Dzisiaj jestem z wizytą u pana Tomasza Roguli, producenta unikalnych kolumn audiofilskich i wzmacniaczy. Proszę powiedzieć o ofercie pana firmy, co się na nią składa i o pana doświadczeniu zawodowym. Ojej, no to w tym momencie poproszę o 10,5 godziny i zanudzimy wszystkich. To znaczy, przede Króciutko. Wszystkim bym powiedział, że głównie kolumn głośnikowych, temat wzmacniaczy, wszystko co jest z elektroniki, jako zawodowy elektronik traktuję po macoszemu, więc bym powiedział, najchętniej to bym w ogóle nie budował wzmacniaczy, ani żadnej elektroniki, skupiłbym się tylko na kolumnach, bo od tego 50 parę lat temu zacząłem swoją przygodę z tworzeniem urządzeń audio. A siłą rzeczy buduję rzeczywiście też elektronikę, ale od razu zaznaczam, że buduję ją tylko na takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, że nic nie ma, a chciałby mieć coś bardzo dobrego. Na szczęście wielu moich klientów, wielu ludzi posiada własną elektronikę, a wtedy szukają głównie jakichś bardzo dobrych przetworników, bardzo dobrych konstrukcji kolumn głośnikowych i wtedy jestem najszczęśliwszy. Okej. Nie wiem, czy wystarczy, ale na razie tak skracam. Tak, to myślę, że mamy ten temat wyjaśniony. Wielu recenzentów sprzętu Hi-Fi uważa firmę MBL wraz z ich wszechkierunkowymi głośnikami za, powiedzmy, pierwszą piątkę, dziesiątkę czy górny poziom głośników, które są w sprzedaży. Z uwagi na ich wielką scenę muzyczną i dużą skalę dźwięku, niech pan powie, jakie dwa lub trzy aspekty techniczne pana głośników Orbital są, przewyższają kolumny MBL, jakie to są aspekty techniczne, co pan może na ten temat powiedzieć? Rozumiem. Najgorzej było powiedzieć, nie ma żadnego takiego aspektu, ale pewnie też się pan spodziewa, że powiem coś złego albo same złe rzeczy o MBL-u. Aż tak wręcz, nie? Wręcz odwrotnie. Powiem, znakomita firma, bardzo mądre podejście do tematu reprodukcji i odtwarzania dźwięków. Wręcz prawie wzorcowe podejście. I jeżeli czasami ktoś się mnie pyta, kogo uważam za konkurencję dla swoich kolumn ZA0, to w zasadzie w pierwszej kolejności wskazuję właśnie MBL-a, że to jest moim zdaniem jedyna firma, z którą się poważnie liczę, nie z powodu ich cen kolumn czy ich pozycji, tylko z powodu ich filozofii, podejścia do tego, jak powinna być tworzona scena muzyczna, jak powinny powstawać zjawiska dźwiękowe. O co chodzi? Chodzi o bardzo prostą zasadę. Kwestię wielokierunkowości emitowanego dźwięku. MBL, jest też jeszcze firma Gem & Physics, jest firma RAL. To są firmy, które poszły torem zgodnym z naturą. Natomiast 99,9% firm produkujących kolumny głośnikowe całkowicie bagatelizuje to, że konstrukcje, które budują, nie działają tak jak źródła dźwięku, jak instrumenty. Otóż tu muszę powiedzieć, jako producent muzyczny, bo nie jestem tylko konstruktorem, pan użył słowa, że produkuję, ja raczej mówię, bardziej je tworzę kolumny głośnikowe. Uważam, że to jest bardzo trudny, wieloetapowy proces tworzenia jakiegoś, śmiem twierdzić, dzieła sztuki, ale z drugiej strony jestem od paru dziesięciu lat bardzo zaangażowany w branży nagraniowej. Posiadam w sumie 4 studia nagraniowe posiadałem w swoim życiu. Przez około prawie 40 lat tworzę muzykę, nagrywam muzykę, obcuję z muzyką, z instrumentami żywymi. Przede wszystkim 90% tego, co nagrywałem w życiu, to były instrumenty żywe. To byli wokaliści, piosenkarze, chóry, orkiestry symfoniczne. W moim największym studiu mieściło się 200 muzyków w studiu, wchodziło naraz na główną scenę i jeszcze miałbym posadzić 500 osób na widowni. I to było budynek
wybudowane celowo na potrzeby muzyczne, a nie hangar. Także generalnie z muzyką, nagrywaniem muzyki mam na co dzień do czynienia od prawie 40 lat. Pod tym względem jest Pan unikalną osobą, ponieważ zazwyczaj designer kolumn głośnikowych nie zajmuje się produkcją muzyczną. No bo życie jest krótkie tak. I trochę brakuje czasu. Natomiast moja historia była bardzo prosta. Ja najpierw byłem zafascynowany muzyką w dzieciństwie, potem bardzo szybko stwierdziłem, że chciałbym tą muzykę móc przekazywać innym osobom, a więc do tego był potrzebny sprzęt. To, tak. Co mi się wydawało najprostsze w dzieciństwie, kiedy miałem małych paręnaście lat, może w okolicach 10-11 lat, stwierdziłem, że muszę budować kolumny głośnikowe, bo to jest najprostsze ze wszystkiego, żeby móc puszczać moją ukochaną muzykę innym osobom. Potem się okazało to nie takie proste, to stwierdziłem, to będę nagrywał muzykę, bo to chyba jest prostsze od budowania kolumn. W związku z tym zacząłem tworzyć swoje pierwsze studio nagraniowe w Krakowie, potem drugie, potem miałem naraz dwa studia nagraniowe, a teraz w Warszawie. Ale wracam do głównego wątku, czyli MBL-a i filozofii tworzenia dźwięku. Otóż posiadając studia nagraniowe i produkując nagrania jako reżyser dźwięku, nie tylko realizator, niektóre z nagrań moich zna cała Polska od bardzo wielu lat jako jeden z największych przebojów, odkryłem jedną prostą rzecz, że instrumenty muzyczne, te, które wchodzą z muzykami do studia, i tu dosłownie mówię o całej palecie instrumentów, począwszy od jakichś prostych instrumencików typu cymbałki, przechodząc przez gitary, przechodząc przez skrzypce, wiolonczele, idąc do dużych instrumentów typu fortepian, jeszcze z otworzoną klapą, albo perkusja złożona z wielu bębnów, proszę Państwa i proszę Pana, to są wszystko źródła dźwięku wielokierunkowego. W przypadku wielu instrumentów jest to dźwięk wszechkierunkowy. Perkusja jest absolutnym przykładem dźwięku emitowanego we wszystkie strony. Dlatego nie ma bębnów kwadratowych. Wszystkie bębny są okrągłe i wszystkie talerze są okrągłe. Po to, żeby nawet wszystkie instrumenty są też w kształtach. Mają duże okrągłe. Kształty, obłe kształty, to jest też bardzo istotne, od razu nawiązujące orbitale, z tego powodu są głównie okrągłe moje. W każdym razie, źródła dźwięku, które nas fascynują muzycznie, ja nie mówię o młocie pneumatycznym na ulicy, tylko mówię o źródłach dźwięku, które kochamy, są wielokierunkowe. Wiele z tych źródeł dźwięku emituje fale akustyczne we wszystkie kierunki, do góry, na boki, pod spód. Z wyjątkiem trąbki? O właśnie, powiem Panu w ten sposób. Przez 11 lat zajmowałem się uczeniem młodego pokolenia w zakresie postaw reżyserii i realizacji dźwięku. No i właśnie jako na etacie państwowym była to dla mnie wspaniała przygoda. Więcej dokładałem do paliwa niż otrzymywałem wynagrodzenie, ale miałem wielką satysfakcję pracując z młodzieżą. Niektóre z tych młodzieży teraz są bardzo znanymi producentami muzycznymi albo szefami nagłośnienia największych koncertów w Polsce, więc pozdrawiam wszystkich moich młodych kiedyś adeptów. Natomiast jeden z takich adeptów właśnie tak chciał kiedyś swojego wykładowcę zarżnąć i powiedział dokładnie to samo co pan. A panie psorze, a trąbka przecież jest bardzo kierunkowa. Tak. Natomiast ja przypominam sobie i użyłem wtedy jako takiego kontrargumentu takiego prostego zdarzenia. Oczywiście trąbka, saksofon, to są instrumenty bardzo kierunkowe, ale czy ktoś kiedyś widział saksofonistę, który trzyma ten saksofon sztywno i gra tą czarą saksofonu na słuchacza? Nie. Każdy, jak bronią, każdy dobry saksofonista to saksofonem wywija ile tylko może, byleby nie walić na słuchacza tą energią. Co więcej, w moim studiu koncertowym w Krakowie gościliśmy Wyntona Marsalisa, króla jazzu po Milesie Davisie. I to pamiętam do dzisiaj, kiedy potem rozmawiałem z nim, jak on grał na trąbce. On wszystko robił tą trąbką, byleby nie kierować czary na słuchaczy i nie walić strumieniem energii bardzo kierunkowym na słuchacza. W rozmowie potem osobiście, no właśnie stwierdziliśmy wzajemnie, że trąbka musi rozpraszać tą energię wszędzie, żeby to był space, dźwięk przestrzenny. Co więcej, jeszcze tu nawiążę do pięknego pewnego spotkania, kiedy Jean-Michel Jarre w Polsce robił prapremierę swojej najnowszej płyty. To było tuż przed COVID-em bodajże, albo już nie pamiętam, albo w COVID-zie. Miałem przyjemność i wielki zaszczyt mieć zaproszenie od niego na prapremierę jego płyty, która się odbyła w Polsce, w studiu Polskiego Radia Programu Trzeciego, niegdysiejszego.
Jean-Michel Jarre też wspomniał o wielkiej niedoskonałości kolumn, między innymi na których była prezentowana płyta, bo były kierunkowymi, tubowymi kolumnami. I mówił o tym, że dźwięk powinien być space 3D, tak się wyrażał pięknym angielskim, francuskim, że podkreślał, że dźwięk, prawdziwy dźwięk muzyczny powinien być dźwiękiem przestrzennym, emitowanym w wiele kierunków, bo tak instrumenty ten dźwięk emitują. Więc jeżeli mamy kolumny, które są kierunkowe, to z definicji od razu te kolumny składam do pudełka niedoskonałych, bardzo nieudanych pomysłów. MBL, wracając teraz do MBL-a, jest jedną z tych nielicznych firm, które postanowiły budować kolumny jako wszechkierunkowe, ale z pewnym zastrzeżeniem. Więc ja już od razu daję im dużo punktów za to, że postanowili emitować dźwięk wszechkierunkowo. Niestety robią to tylko we fragmencie pasma. Jak wiemy, MBL-e tak naprawdę to są tak zwane cebulki, niektórzy to określają. Tam jest takich parę paseczków tworzywowych, które są, przepraszam, użyłem telefon, przyzwyczajeni wszyscy jesteśmy telefonami. Jest parę paseczków, które są, dostają energię, są ściskane przez ustroje magnetyczne, cewkowe, elektromagnetyczne. I źródłem emisji... Są chyba trzy takie cebulki. Jest zawsze dwa, od góry, od dołu. Natomiast te takie plastikowe listki są... To jest, ten ruch jest tak naprawdę pochodną ruchu, który jest w samym przetworniku. W związku z tym, no jeżeli pan mnie tak przycisnął do ściany, żeby mówić cokolwiek o słabościach konkurencji, no dobrze, to ja się nie będę bronił. Przede wszystkim z tego powodu jest niska skuteczność takiego przetwornika, bo ustrój drgający nie drga samodzielnie. Teraz dla porównania, żeby wyjaśnić słuchaczom. Przetwornik wstęgowy działający na zasadzie tak zwanej reguły Lenza, XIX wiek, trzy palce. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest reguła trzech palców, to przypominam, to jest reguła dziadka Lenza, badacza pola elektromagnetycznego. Trzy palce oznaczają w ten sposób. Jeżeli mamy pole magnetyczne, to jest wektor pola magnetycznego, tak? Jeżeli do niego prostopadle ustawimy wektor przepływu prądu, to pojawi się prostopadle do tych dwóch wektorów wektor siły, która oddziaływuje na ten przewodnik. Strasznie prosta zasada, trzech palców. Otóż wszystkie przetworniki wstęgowe działają na tej prostej zasadzie, która jest jedną z pierwszych odkrytych zasad dotyczących przepływu prądu w przewodnikach. Co więcej, pierwszym w ogóle głośnikiem, jaki w ogóle w historii został skonstruowany przez człowieka, był głośnik wstęgowy. Ten głośnik się znajduje, z tego co wiem, w tej chwili w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. I to był głośnik wstęgowy, bo to była najpiękniejsza metoda wytworzenia fali dźwiękowej poprzez drgający przewodnik w tak właśnie umieszczonym polu magnetycznym. Zaleta jest tego, że taki układ sam drga, nie potrzebuje żadnych pomocników do tego, bo tak mówią równania Maxwella i równania opisujące reguły Lenza. Przewodnik doznaje takiego oddziaływania sił, a nie innego. My to tylko wykorzystujemy. Także od razu mówię, ja nie tworzę żadnych wynalazków, ja tylko wykorzystuję starą, poczciwą fizykę. W MBL-u jest niestety ruch pochodną ruchu innego elementu. W związku z tym spada bardzo sprawność, spada efektywność kolumny. Tu mówimy o różnicy mniej więcej 10 dB. Pana kolumny mają więcej 93. Drzwi, ale trzeba pamiętać, że każde 3 decybele, w tym wypadku SPL, to jest aż dwa razy lepsza skuteczność, dwa razy, krótko mówiąc, mniejszy wzmacniacz trzeba mieć, żeby wywołać ten sam efekt. Jeżeli jest różnica 8 decybeli, to jest 2 razy 2 razy 2. Czyli 8 razy możemy mieć mniejszy wzmacniacz, żeby mieć ten sam efekt. Albo 8 razy większe trzeba mieć lodówkę, nie wzmacniacz, żeby uzyskać ten sam efekt głośności. No w MBL-ach dobrze, będę jeszcze minus powiem, no w MBL-ach dlatego zazwyczaj wzmacniacze są bardzo duże, ciężkie i niektórzy mówią złośliwie, że nie da się ich napędzić innym wzmacniaczem. To nie jest prawda. Małe MBL-e można napędzić mniejszym wzmacniaczem, niemniej jest to słabość MBL-i bardzo istotna. Czyli kwestia efektywności, skuteczności kolumny. Jest jeszcze niestety druga rzecz, kwestia pasma przenoszenia. Jeżeli ustrój jest tak jak w MBL-u skonstruowany, z dosyć w sumie relatywnie ciężkiego materiału, mimo że to są bardzo cieniutkie listeczki syntetyczne, to jednak mówi się o masach drgających dosyć znacznych.
W przypadku głośników wstęgowych, największą zaletą głośników wstęgowych, od zarania dziejów było to wiadomo, jest ich niezwykła lekkość. Ustroje drgające daje się konstruować jako ustroje ważące czasami setne części grama, a czasami nawet tysięczne części grama, w odróżnieniu od ustrojów innych technologii i też MBL-a, gdzie mówimy o masach czasami dziesiątki, setki, a nawet w przypadkach niektórych głośników kopułkowych nawet trzech rzędów wielkości większych mas. Na co ma to wpływ? Na skuteczność i na przenoszenie pasma. Pasmo niestety spada w przypadku zwiększania masy drgającej. I na odpowiedź impulsową też takie. A to jest pochodna. Odpowiedź impulsowa jest lepsza, jeżeli ma szersze pasmo przenoszenia. W związku z tym przetworniki, wszystkie, które mają większe masy drgające w głośnikach wysokotonowych, szczególnie jest to istotne, i średniotonowych, niestety mają gorsze przenoszenie sygnałów impulsowych i w związku z tym i wzajemnie mają znacznie węższe pasmo. Nie chcę podawać z głowy, wydaje mi się, że w MBL-u to pasmo to jest do 20 kHz, a efektywność jest chyba w okolicach 81 dB zaledwie, to jest bardzo mała efektywność. U nas w naszych orbitalach jesteśmy w stanie generować częstotliwości rzędu 40-50, a jeżeli naprawdę się postarać, to nawet więcej kiloherców. Nawet pod 80-100 kHz składowe się pojawiają w widmie. Więc generalnie na pewno jesteśmy lepsi pasmem, na pewno jesteśmy znacznie lepsi efektywnością, na pewno jesteśmy także w jeszcze jednym aspekcie lepsi. Otóż MBL... Może sekcja basowa, wspomnieć o tym. No właśnie, ja nie wiem dlaczego twórcy tak ślicznych, wspaniałych kolumn jak MBL nie wpadli na pomysł, by zrobić kolumnę całą wszechkierunkową i tam zrobiono tylko tą górę, tak zwaną cebulkę wszechkierunkową. I to jest piękne. Natomiast sekcja basowa niestety jest sekcją klasyczną, kolumną grającą kierunkowo. W związku z tym tak naprawdę kolumna jest częściowo wszechkierunkowa, częściowo kierunkowa. Teraz w orbitalach jest dokładnie odwrotnie i tu od razu wyjaśnienie, bo często osoby się pytają, a dlaczego taki kształt orbitali, szczególnie okrągły, osiowy? Dlatego, że jedynie taka figura jest absolutnie symetryczna we wszystkie kierunki na boki. Taka kolumna tworzy całkowicie wszechkierunkowe, kołowe pole akustyczne. Również może w tym momencie wspomnimy o jak dźwięk, opuszczając kolumnę, w sytuacji, kiedy obudowa jest okrągła właśnie, nie mamy tego zjawiska takiego odbicia się od krawędzi. To nawet nie jest odbicie. Krawędzie tworzą własne fale, które są fałszywymi falami. To można bardzo łatwo narysować na rysunku, ale ja raczej, jeżeli ktoś powie, a co mają krawędzie do dźwięku? Mają bardzo dużo i ja tutaj proponuję pojechać albo do Wenecji, popatrzeć na jakikolwiek budynek, który jest zanurzony w wodzie i na jego naroże, albo na przykład pójść sobie nad staw i wstawić na przykład cegłę do wody, a następnie wodę zaburzyć i popatrzeć, co się dzieje w każdym narożu tego budynku albo w każdym narożu cegły, szczególnie jak cegła będzie taka kanciasta. Otóż od razu w każdym narożu, w momencie kiedy wyjdzie prawidłowa fala z przetwornika, który na przykład jest z przodu kolumny, to ta fala, powiększając się z każdą chwilą z prędkością rozchodzenia się w danym medium, w przypadku powietrza to jest to około 330 metrów na sekundę, ta fala dociera, powiększając swoją objętość sprężenia powietrza, a w wodzie wody, dochodzi ta fala do naroży. W tym momencie, kiedy dochodzi do naroży, zgodnie z prostymi prawami fizyki falowej, które od razu powiem, chyba dzieci w piątej klasie podstawówki na fizyce poznają, takie podstawowe prawo to każdy zna. Kąt odbicia równa się kątowi padania. No to jest taka elementarz każdego, kto gra na przykład w bilarda, że wie, że kąt odbicia się równa kątowi padania. W fizyce falowej to jest podstawowe, najbardziej banalne prawo. Ale skoro fala dobiega do naroża, to ona się zaczyna odbijać od tego naroża zgodnie z tą zasadą. I w praktyce powstają na narożach kolejne fale, które zaczynają interferować z falą, która jest naszą tą właściwą falą. Co gorsze, te fale powiększając się dochodzą do kolejnych naroży, które są z tyłu, one zaczynają generować znowu swoje fale. Te fale się też powiększają, dochodzą znowu do tych fal. Mamy generalnie jeden wielki chaos i obraz tak zwany dyfrakcyjny, czyli załamania fal wokół kolumny, jeżeli by popatrzeć z góry na tą kolumnę albo na budynek w Wenecji kwadratowy, który w wodzie stoi, to tam jest jeden wielki, cudny falowy chaos.
mimo że na początku wychodziła piękna, półkolista fala z jakiegoś umownego głośnika. Generalnie wszystkie kolumny, które mają naroża, są źródłem fałszywych fal, które zaburzają nam tą perfekcyjną pierwszą falę, która powinna być nietknięta przez nic. W związku z tym postanowiłem budować kolumny, które są w przypadku orbitali, prawie wszystkich modeli, poza jednym orbitalem, który jest tak zwany piramida orbital 360, który ma sekcję w postaci piramidy ze skośnymi ścianami. Wszystkie postanowiłem... Może spróbujmy pokazać tak. Teraz o, tu są właśnie przykłady dwóch jest, orbitali. Ten jest tower, to jest okrągły tak. I on jest dokładnie osiowo ze wszystkich stron taki sam. Natomiast ten jest wyjątkowo ze względów estetycznych z podstawą w postaci piramidy. Celowo wszystkie ściany są pochylone, żeby nie powstawały fale stojące wewnątrz. A dlatego tworzę takie, ponieważ jednak ludzkość się dzieli na takich, co lubią okrągłe przedmioty i takich, co lubią czasami jakieś kanciastości. Kwadratowe. Mhm. Więc tutaj raczej chciałem zadowolić wszystkich, ale oczywiście z punktu widzenia fizyki falowej każdy powie, okrągłe jest lepsze. Nawet Słońce jest okrągłe. A to przypadek związany z grawitacją. Natomiast Słońce jest fenomenalnym źródłem energii wszechkierunkowym. W zasadzie z punktu widzenia światła jako białego szumu nie mamy we wszechświecie nic lepszego od gwiazd, a one są wszystkie okrągłe, jako źródła wszechkierunkowe. I także jeszcze powiem jedną rzecz dla słuchaczy. Idealną kolumną byłaby kolumna, która byłaby absolutną kulą drgającą, kulą, sferą, która zwiększa swoją powierzchnię i objętość i zmniejsza. Niestety jest to bardzo trudne do stworzenia takie coś. Istnieje taki rodzaj przetwornika, gdzie membrana jest drgającą kulą powietrza rozgrzanej tak zwany plazmowy. Tak jest. No niestety mają swoje wady, bo śmierdzą, bo wytwarzają ozon. Ozon jest trujący tak na marginesie. I poza tym mają niezwykle małą skuteczność i z jednej strony są idealnie teoretycznie wszechkierunkowym przetwornikiem, ale z powodu tej małej skuteczności konstruktorzy tych niezwykłych urządzeń dostawiają tubkę, taką made in XIX wiek telefon pierwszy pana Bella. No i kolumna się staje absolutnie ultra kierunkową i tracimy największą jej zaletę tej drgającej kulki powietrza, która była pierwotnie drgającą sferą wszechkierunkową. Niestety nie wymyśliłem jeszcze, jak zbudować drgającą sferę. To można obejrzeć w filmie science fiction właśnie o nazwie Sfera. Bardzo dobry film. Tam była taka sfera drgająca, która z kosmosu przyleciała. Na razie jako ludzkość nie potrafimy czegoś takiego zbudować. Może się kiedyś uda. Więc zamykając temat embeli, króciutko podsumowując. Embele, wspaniała idea, piękne wykonanie. Chylę czoła przed nimi. Natomiast uważam, że tu ich przebiliśmy w paru bardzo istotnych kwestiach. Że pełna wszechkierunkowość w całym paśmie, lepsza efektywność, lepsza skuteczność i znacznie niższa cena, bo polskie. Jeszcze odchodząc od może embeli, jeszcze jedną rzecz wskażę tylko, jeszcze jeden istotny aspekt, bo czasami ktoś mówi, ale dlaczego ma to związek, jaki to ma wpływ na niskich częstotliwościach, że kolumna jest kierunkowa, bo przecież na niskich jest bezkierunkowa. Nie. Każda kolumna, nawet umownie pracująca na niskich częstotliwościach, wykazuje kierunkowość. Tylko przy zerze herców nie wykazywałaby kierunkowości. Ta kierunkowość robi się coraz silniejszą w miarę wzrostu wysokości tonu dźwiękowych. To jest opisane pięknie matematycznie. Im wyższe tony, tym głośnik, każdy przetwornik kierunkowy, który jest na przegrodzie, emituje energię znacznie bardziej wąsko, robi to w postaci wiązki. Oczywiście nie ma, w ogóle to nie występuje w przypadku instrumentów muzycznych. Tam ich konstrukcja nie pozwala na taką kierunkowość. A przynajmniej na tak skrajną kierunkowość. Co gorsze, na bardzo wysokich częstotliwościach, które jeszcze słyszymy, ta kierunkowość jest niezwykle duża, do tego stopnia, że ktoś, kto ceni się za wrażliwość na dźwięk, mówi, że jest audiofilem albo melomanem, jest w stanie wskazać, wchodząc do pomieszczenia, gdzie stoją dwie tradycyjne kolumny, wszystko jedno, czy za 1000 zł, czy za 100, czy za 2 miliony, bo są takie czasami na wystawach po parę milionów, ale naprawdę daję słowo, każdy człowiek, kto jest wrażliwy, nie tylko ja, nawet zamkniętymi oczami, wchodząc do takiego pomieszczenia, jest w stanie wskazać palcem, gdzie się znajduje głośnik wysokotonowy. Dosłownie, zamkniętymi oczami.
przypadku na przykład MBL-i właśnie, albo Orbitali, nie wskaże się, gdzie jest głośnik wysokotonowy, bo dźwięk jest emitowany dookólnie i tworzy aurę wokół kolumny, co się znacznie bardziej zgadza z naturą instrumentów i jest nieporównanie milsze dla ucha ludzkiego, bo dźwięk nie wali kierunkowo. Jeszcze tu taką dygresję powiem, bo to może ludzi zaciekawić. Istnieje broń akustyczna. Broń akustyczna, na przykład amerykańskie systemy L-RAID. L-RAD można sobie wyszukać w Google'ach. Jak Google od razu pokaże. Ona właśnie działa na zasadzie kierowania słuchacza. Co ciekawe, nawet nasza kierunkowej wiązki. Tak, co ciekawe, nawet nasza milicja pisowska kupiła na życzenie pislamów taką broń. W Piasecznie koło nas stacjonuje L-RAID, jeździ czasami na Toyocie pick-upie, jeździł na miesięcznicę, żeby w razie czego rozganiać Polaków. Jak działa L-RAID? Właśnie w taki sposób, że emituje wiązkę energii akustycznej niesamowicie kierunkowo, do tego stopnia, że można uderzyć w człowieka tą energią. Mógłbym się teraz rozgadać, jak działa L-RAID. Jest to niesamowicie sprytne urządzenie. Koncepcję teoretycznie stworzył nieżyjący już pan profesor Sennheiser, ten od mikrofonów Sennheisera. I słuchawek. A to już w zasadzie firma po nim. Natomiast L-RAID, no mimo wszystko może wrzucę, pan zawsze sobie może wyciąć ten fragment, ale opowiem, jak działa L-RAID, bo to jest niesamowicie sprytna sprawa. Mianowicie, strzela się wiązką ze specjalnej matrycy, gdzie są mikroustroje tubowe. Tubowe głośniki, to są mikro. Pod mikroskopem widoczne z tego, co słyszałem. Głośniki tubowe. Głośnik tubowy ma to do siebie, że wykazuje kierunkowość. Bardzo paskudną kierunkowość dźwięku. Tamtych głośniczków są, nie wiem, czy tysiące, czy dziesiątki tysięcy w takiej matrycy. Tą matrycę kieruje następnie zomowiec tam, gdzie chce uderzyć w ludzi energią. Wiązka, którą emituje taka matryca, pracuje na częstotliwości 200 kHz. Zupełnie niesłyszalnej dla człowieka. No więc oczywiście w tym momencie rozsądny ktoś powie, no to mogą we mnie strzelać, nie jestem nietoperzem, nie będę tego słyszał. Świetnie. Zgadza się, nie będzie się nic słyszało, ale tam są dwie wiązki lecące równolegle koło siebie. One są na tyle skoncentrowane, ponieważ jest to 200 kHz, wysokie tony, bardzo wysokie tony. Niesłyszalne. Zgadza się, totalnie niesłyszalne. My słyszymy tak od biedy do około 20 kHz. Tam jest 200 kHz, ale biegną dwie wiązki koło siebie. Każda 200 kHz dalej, ktoś powie, to niczemu nie przeszkadza. Świetnie. Te wiązki uderzają w twarz nieszczęśnika albo w jakiś drobny tłum ludzi. W związku z tym te wiązki zaczynają, następuje dyfrakcja, bo się załamują, tak jak kule bilardowe, i uderzają w siebie. Zaczynają interferować ze sobą. Znowu matematyk powie, i co z tego? 200 działające z 200 da 400 i da różnicową 0. Nikt nie słyszy ani 0, ani 400. Świetnie, ale wystarczy jedną z wiązek zmodulować hasłem: pójdziecie do piekła, jak się nie rozbiegniecie. W tym momencie powstaje różnicowa częstotliwość. 200 minus na przykład dewiacja 20 kHz, powstaje 180, powstaje 220. I nagle z 200 interferuje i powstaje sam sygnał różnicowy, czyli w paśmie akustycznym pojawia się sygnał, który słychać świetnie, a przy okazji słychać z natężeniem dźwięku, jak niektórzy mówią, rzędu 150-160 dB. Krótko mówiąc, nagle słyszymy ten komunikat, który nam ryczy w głowach, gdzie nawet możemy uszy zatkać i dalej nam rozwala głowę. I człowiek natychmiast zaczyna uciekać i pada na ziemię przerażony, bo słyszy w środku głowy ryk głosu, który odpowiednią komendę mu podaje, albo poddaj się, albo pójdziesz do piekła i nie będziesz miał 70 churys w niebie. Krótko mówiąc, L-RAID to jest broń akustyczna, wykorzystuje kierunkowość dźwięku jako rzecz bardzo szkodliwą dla słuchu ludzkiego i między innymi z tego też powodu nie chciałem nigdy budować kolumn kierunkowych, kiedy już mogłem budować wszechkierunkowe, bo wiedziałem, że zapobiegnę strzelaniu energią w słuchacza. W związku z tym przestałem budować kolumny serii Venus, bo to były kolumny planarne. Czyli może pan powiedzieć, że dźwięk wszechkierunkowy na wysokich tonach jest bardziej naturalny niż dźwięk kierunkowy.
który na przykład możemy spotkać w głośnikach tubowych typu Horn, które właśnie bardzo zawężają te wysokie tony po to, żeby uzyskać wyższą skuteczność. Natomiast efektem tego jest, że to właśnie tak słuchacza strzela. I co gorsze, jeszcze strzela w zależności od wysokości tonu, strzela w różny sposób. Nasze uszy to słyszą, że na wyższych tonach nagle dostajemy więcej energii. Powiem szczerze, przy kolumnach tubowych, nie będę wskazywał kolegów z Niemiec, którzy budują takie kolumny, ja jestem w stanie stać parę minut, po paru minutach po prostu muszę uciekać, bo zaczynam mieć zmęczone uszy tym naprawdę jazgotliwym na wysokich tonach dźwiękiem. MBL mi się słucha wspaniale, po prostu ten dźwięk jest naturalny, nie jest agresywny nawet na wysokich tonach. Także tak, wszystkie kolumny tubowe mają to do siebie. Dlatego też na koncertach nie warto stać na wprost kolumn tubowych, bo szybko można się zmęczyć tym dźwiękiem. Dobrze, mamy, myślę, ten temat wyczerpująco wyjaśniony. Przejdźmy zatem teraz do kwestii technicznych związanych z budową pana kolumn. Na ile istotna jest kwestia zwrotnicy według pana? Czy ma pan jakiś preferowany typ zwrotnic, aktywne, pasywne, pierwszego rzędu, wyższych rzędów, a może tylko użycie filtrów? Producenci mają tutaj cały szereg strategii, które, że tak powiem, stawią wobec siebie w opozycji. Nie ma jakiegoś konsensusu w tej sprawie, no poza takim, że najlepiej byłoby nie mieć żadnej zwrotnicy, ale wówczas mamy tylko jeden przetwornik, jeżeli nie mamy żadnej zwrotnicy. No, najczęściej, aby uzyskać i dobry bas, i dobre wysokie tony, musimy użyć, powiedzmy, trzech przetworników. Dobrze. No przede wszystkim zróbmy małą poprawkę. Filtr to zwrotnica. No więc jeżeli ktoś używa filtru, to używa zwrotnicy. Filtr pierwszego rzędu to jest 6 dB na oktawę. Tak. Najprostszy element R, L albo C. W połączeniu z R daje zwrotnicę 6 dB na oktawę i to jest, inaczej mówiąc, filtr, a my to nazywamy zwrotnica w naszej nomenklaturze kolejowej. Generalnie, oczywiście, ideałem byłaby przetwornik, który przenosi całe pasmo, powiedzmy akustyczne, i nie posiada żadnej zwrotnicy. Realia niestety są takie, że musimy w jakichś miejscach gdzieś próbować coś podzielić. Rzeczywiście, zasada jest prosta. Im prostsza zwrotnica, tym większa szansa, że będzie działała poprawnie. Niezwykle trudnym jest budowanie zwrotnic wysokiego rzędu. To tutaj już, ja wiem, że większość słuchaczy nie wie, co to jest zwrotnica wysokiego rzędu. To jest taki filtr na filtrze, na filtrze, na filtrze. Żeby uzyskać większe stromości, żeby coś szybciej odciąć, ale tam się natychmiast pojawia masę innych problemów typu przesunięcia fazowe. Generalnie budowanie filtrów wysokiego rzędu zawsze było wielkim problemem. Bardzo trudne jest do liczenia matematycznie. Oczywiście teraz w dobie superkomputerów to się da teoretycznie wszystko liczyć, ale potem się okazuje, że dobieranie elementów trzeba robić na przykład z dokładnością 0,1%, co jest praktycznie niewykonalne. Tym bardziej, że elementy zmieniają swoje parametry, bo się starzeją. Generalnie, nawet jak zrobimy coś ultra, ultra dokładnie, po roku czy po dwóch to się wszystko rozjedzie. W związku z tym jednak producenci kolumn głośnikowych po etapie tworzenia na przykład skomplikowanych zwrotnic starają się wycofać krokiem raka i budować jednak prostsze zwrotnice i troszeczkę życie sobie upraszczać. I myślę, że to jest dobra droga. To znaczy generalnie jak najprostsze systemy zwrotnic, systemy filtrów. Co więcej, omijać gdzie można w ogóle systemy podziału częstotliwości. I tutaj powiem jedną rzecz jako ciekawostkę, ale to naprawdę wymagało lat, nie powiem ilu lat, ale lat eksperymentów z dobieraniem przetworników, szczególnie z dobieraniem przetworników niskotonowych, pozwolić sobie na niestosowanie w ogóle zwrotnic, na przykład w głośniku niskotonowym, pozbycie się zupełnie co w ten sposób uzyskujemy, jakie korzyści? Przede wszystkim, jeżeli wyrzucamy w sekcji na przykład basowej umowną tą przeklętą indukcję, cewkę, no bo jeżeli chcemy zbudować jakikolwiek filtr, w przypadku głośnika niskotonowego musi być element indukcyjny, musi być jakaś cewka chociaż jedna przeklęta.
Każda cewka, no chyba że jest LHC z wielkiego zderzacza hadronów z nadprzewodnictwem zrobionej techniki nadprzewodzącej, no to będzie miała nie zerowy będziemy opór, wchodzić w ale takie oczywiście budżety, nie wygłupiamy się. Każda cewka ma swój niezerowy opór. No taka jest nasza przyroda paskudna. W związku z tym cewka bardzo gwałtownie wpływa na odtwarzanie niskich częstotliwości, a szczególnie sygnałów impulsowych. Czyli takich, które są typowe w muzyce. Stopy, uderzenia stopy, kontrabasu, gitary basowej. Ktoś gra na klangach, a nagle my słyszymy z kolumny nie klangowanie, czyli takie moce dan, dan, dan uderzenie, tylko słyszymy bum, bum, bum. Dlatego, że w głośniku niskotonowym jest w torze wpięta cewka albo jakiś układ cewek, który powoduje, że spada nam tak zwany damping factor, czyli spada nam współczynnik tłumienia. Tłumienia, powiem językiem akademickim, studenckim, buczenia. Generalnie wprowadzenie jakichkolwiek indukcji do toru powoduje, że układ przestaje być sterowalny, jest znacznie gorzej sterowalny sygnałem dźwiękowym i pojawiają się po prostu to, co nie lubimy w muzyce, czyli jakieś buczenia. Jak ktoś mówi, o rany, te kolumny buczą mi na basach. No właśnie dlatego, że mają bardzo niski dumping, cały system ma bardzo niski dumping faktor, a jest on wywołany na przykład cewką, bo ona ma spory opór, ma na przykład opór o rząd wielkości ledwie mniejszy od oporu cewki w głośniku. No jest to wtedy tragedia. Dumping faktor się bardzo prosto liczy, jest to zwykły ułamek, żeby od razu Państwo wiedzieli, że to nie jest jakaś wysokiej klasy matematyka, nie ma tu całych różniczek. Tu jest zwykły ułamek, taki jak się uczyliśmy w czwartej klasie podstawówki. Więc staramy się unikać, gdzie tylko możemy. W przypadku orbitali udało mi się, prawie wszystkie modele orbitali, a nawet wszystkie, buduje w wariancie, podstawowym wariancie, gdzie nie ma w ogóle indukcyjności w obwodzie niskotonowym. Jak to zrobiłem? Nie będę zdradzał. Natomiast to jest ten kierunek, który uważam jest najpiękniejszym. Oczywiście w niektórych modelach stosuję też cewki, bo muszę. Staram się wtedy bardzo dbać o to, żeby te cewki miały jak najmniejsze opory własne, a na to są różne znowu metody inżynierskie. Ponadto bardzo lubię pasma na siebie nakładać, bo zdaję sobie sprawę, że kontrola pasma podziału jest często iluzoryczna, choćby nawet z powodu starzenia się elementów. I jeżeli nawet coś dziś ustawimy super precyzyjnie z dokładnością zegarmistrzowską, po paru latach to się wszystko rozjedzie. No chyba, że stosujemy kondensatory mikowe. Mika jest najbardziej stabilna w kondensatorach, czyli w pojemnościach. Ta pojemność jest najbardziej stabilna. Ale niestety uzyskanie dużych pojemności wtedy jest niemożliwe. Generalnie same problemy. Zamykając temat zwrotnic, przynajmniej mówię o zwrotnicach pasywnych, bo pan zapytał też o aktywne, więc dosłownie w dwóch zdaniach powiem. W pasywnych zwrotnicach jak najwięcej prostoty, jak najniższego rzędu filtry. Oczywiście wtedy się pojawia problem przeciążenia ustrojów, szczególnie wysokotonowych. No i tutaj mógłbym teraz się na parę godzin rozgadać na temat swoich technologii inżynierii materiałowej, to co ja stosuję, żeby moje przetworniki wstęgowe były, mówiąc brzydkim słowem, ja jestem idiotą, często sam sobie mówię do lusterka, idiotoodporne. I wtedy sobie można pozwolić na filtry niższego rzędu, mimo że więcej energii te przetworniki dostają, bo są w stanie wytrzymać to, co typowy sklepowy głośnik dawno niestety byłby już skrzyżykiem na cmentarzu. Tak, właśnie w tym miejscu chciałbym zapytać o pana przetwornik wysokotonowy, który po pierwsze jest wszechkierunkowy, ale posiada pewne unikalne własności fizyczne. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, chodzi o jego odporność na ciepło. Niech pan powie trochę więcej na temat tego przetwornika. Uważam, że jest on jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie przetworników wysokotonowych, jakie w ogóle można spotkać na rynku. Myślę, że warto na ten temat trochę więcej powiedzieć, jakie on ma zalety, czym on się różni względem innych przetworników wysokotonowych. Dobrze, to znaczy tak, tu będę starał się jednak krótko to przedstawić, bo w tym momencie naprawdę mógłbym parę godzin siąść z masą różnych wykresów i zrobić proszę tego skondensować. W zasadzie zrobić wykład z inżynierii materiałowej, fizyki.
i byłoby to zupełnie nudne dla większości osób. Krótko mówiąc, głośniki wstęgowe fascynowały mnie od bardzo dawna, natomiast przez bardzo długi czas, w sumie kolumny głośnikowe buduję ponad 50 lat. Pierwszą kolumnę na pewno 50 już w tej chwili małe parę lat temu wybudowałem. Może 52, 53, musiałbym to dokładnie policzyć. Natomiast przez większość tego czasu nigdy nawet nie marzyłem o budowaniu przetworników wstęgowych. Natomiast fascynowały mnie ze względu właśnie na ich wspomniane wcześniej niezwykłe właściwości, w sensie efektywności, w sensie możliwego do uzyskania pasma przenoszenia, szczególnie na wysokich częstotliwościach. Generalnie fantastyczna idea, niezwykle trudna w realizacji. Około 20 lat temu, 20, może troszkę więcej niż 20 lat temu, postanowiłem bardziej przyjrzeć się jako konstruktor, jako elektronik, jako uważam bardzo dobry specjalista od fizyki, przyjrzeć się konstrukcji głośników wstęgowych i po prostu próbować coś poprawić. Zajęło mi to naprawdę dużo lat. Jeżeli kogoś interesuje szczegółowo, technologicznie, materiałowo, po prostu zapraszam do Warszawy, wtedy pokazuję materiały, pokazuję pewne wykresy i jest rozmowa na bardzo wesoło, jak można szaleć w inżynierii materiałowej, czasami po omacku działając. Natomiast wspomnę w ten sposób. Budując pierwszy mój głośnik wstęgowy, który ważył 42 kilo około i on był w kolumnach Venus, to był szerokopasmowy głośnik wstęgowy, średnio wysokotonowy, złożony z około 400 paru dziesięciu komponentów, to tak na marginesie, jak porówna się, jak jest zbudowany typowy głośnik wstęgowy, to będzie, myślę, ogromna różnica. Tak, tu było około 400 paru dziesięciu elementów. Oczywiście ktoś powie, no to pewnie zawodność takiego urządzenia była większa, bo dużo elementów. Nie, to było 400 paru dziesięć elementów budowanych tak, żeby całość była idiotoodporna znowu. To znaczy, żebym mógł tym głośnikiem wyprawiać rzeczy niemożliwe do zrobienia zwykłymi głośnikami wstęgowymi. W tych głośnikach zastosowałem m.in., teraz już zdradzę, chłodzenie membran, aktywne chłodzenie membran, które działało proporcjonalnie do wartości skutecznej sygnału dostarczanego do membran. Od razu mówię, chłodziłem powietrzem te membrany, a jak, to już nie będę zdradzał. Natomiast chłodzenie było niesamowicie efektywne. Temperatura membran, czasami ktoś mówi, ale przecież co tam się grzeje, tak? Co się grzeje? Jeżeli ktoś zaliczył kiedyś spalenie tradycyjnej kolumny domowej, gdzie spalił się tak zwany gwizdek, czyli głośnik wysokotonowy, to jeżeli sobie chwilkę pomyślał tylko, to doszedł do wniosku, że w tym głośniku wytworzyła się w momencie, gdy go właśnie spalał w czasie Sylwestra i grania zbyt głośnego, wytworzyła się temperatura rzędu 1060 stopni mniej więcej. A dlaczego? Bo taka mniej więcej, nie pamiętam dokładnie z tablic, proszę sprawdzić w Google'ach, jest temperatura topnienia miedzi, drutu miedzianego. Miedź topi się w 1000, paru dziesięciu chyba stopniach. Chyba, proszę sprawdzić. Może 1100 stopni, wiem, stal to chyba 1100 parę dziesiąt. W każdym razie. Może być podobnie jak dla złota. W każdym razie stopiła się miedź, bo przekroczona była temperatura topnienia. Więc już mamy sygnał, że w głośniku domowym, grając muzykę Michaela Jacksona i przesterowując wzmacniacz, możemy uzyskać temperatury sięgające paruset stopni, a może i tysiąca, i czasami ponad 1000 stopni. W głośnikach wstęgowych dzieje się to samo. Mieliśmy zakupione do mojego laboratorium pirometry zdalne, mierzące zdalnie temperaturę. Na membranach wstęgowych można było osiągać 500-600 stopni. Jest to gigantyczny problem. No więc pierwszym z moich ruchów, jako odpowiedź na Pana pytanie, było zastosowanie systemu chłodzenia, bardzo wydajnego chłodzenia, które działało w taki sposób, że sprawdzało, jaka jest dostarczana energia do membrany i odpowiednio dobierało ilość powietrza wprowadzanego na tą membranę w sposób laminarny. Dzięki temu byłem w stanie, włączając system chłodzenia takiej membrany, obniżyć temperaturę mniej więcej z 400, jak pamiętam, paru dziesięciu stopni do 100 paru dziesięciu w ciągu półtorej, niecałej półtorej sekundy po włączeniu systemu chłodzenia. Czyli dzięki temu pana głośnik wstęgowy jest w stanie przyjąć więcej mocy? Mógł, bo teraz już nawet nie stosuję tego systemu. Znalazłem inne metody. Aha. Natomiast konglomerat metod. Natomiast wtedy to była jedna z głównych metod. Druga z metod, które uważam była
bardzo nowatorską metodą zastosowałem też elektroniczne protekcje tych głośników, działające w ten sposób, że zbudowaliśmy nawet własny system komputerowy, bardzo mały wielkością, mogę kiedyś pokazać, dzisiaj nie byłem przygotowany, ale bym mógł pokazać zdjęcie takiej płytki, z kością procesora, który analizował ilość przeciążeń i odpowiednio reagował na zmniejszanie mocy doprowadzanej do membrany. Przy okazji niestety urządzenie miało złośliwą funkcję, zapamiętywało przeciążenia w kolumnie, ilość tych przeciążeń, więc można było po fakcie właścicielowi powiedzieć, ile razy przeciążył każdy z głośników w kolumnie, łącznie z wysokotonowym głośnikiem. Co gorsze, znaczy co lepsze, przepraszam, ten system protekcji obejmował także głośnik niskotonowy. Działało to w skrócie w ten sposób, że kolumna, która była oficjalnie 300-watową kolumną, ponieważ głośnik niskotonowy miał 300 W RMS, mocy skutecznej, mogła dostać 1000 W i nie uległa uszkodzeniu, ani nie zniekształcała dźwięku, nie wpadała w zniekształcenia i w tak zwane harczenie. Jedynie systemy protekcji pokazywały natychmiast, że głośniki są przeciążane. Natomiast układ był fantastycznie działający. Żałuję, że go już teraz nawet nie stosuję za bardzo, choć w przypadku moich orbitali ciągle stosuję system protekcji w przypadku głośników wysokotonowych, bo one są jednak najdelikatniejsze. Więc i zamykając ten temat, sięgnąłem także po materiały. Od razu zaznaczam, nie jestem specjalistą materiałoznawstwa, natomiast bardzo mnie zainteresowały kwestie konglomeratów materiałów, stopów metalicznych. Zainteresował mnie grafen, między innymi. Wreszcie zainteresowały mnie najbardziej odporne materiały syntetyczne, jakie istnieją w zakresie znanym nam w technologiach cywilnych. Zaznaczam, bo my nie wiemy, czym dysponują. Jakie są? Oczywiście. Wojsko. Natomiast są pewne obszary, gdzie technologie wojskowe zazębiają się z technologiami cywilnymi. Teraz celowo nie będę wskazywał, jakie obszary materiałów, natomiast takie materiały stosuję w orbitalach z premedytacją, wiedząc, jak mają niezwykłe właściwości. Są materiały, które mają ogromną stabilność i wytrzymałość termiczną w bardzo wysokich temperaturach. Są materiały, które wytrzymują setki stopni na plus, i to grube setki stopni, i to są materiały organiczne, a nie będę dzisiaj pomagał konkurencji. Są materiały, które wytrzymują tak samo in minus 200 parędziesiąt stopni i zachowują elastyczność. Natomiast generalnie takie kierunki są bardzo pomocne właśnie w tworzeniu ustrojów, które bardzo trudno jest zniszczyć. Więc używając tych wszystkich metod plus pewne moje prace inżynierskie, eksperymentalne, na co posiadam dokumentację, i takie materiały pokazuję osobom, które przyjeżdżają, chcą zobaczyć, zwiedzić, zobaczyć nasze możliwości. Ich nigdzie nie będziemy nigdy publikować. Między innymi wspomnę w ten sposób, że udało mi się znaleźć metodę na zwiększanie wytrzymałości, uwaga, zmęczeniowej, podkreślam, bo są różne wytrzymałości, materiałów przewodzących prąd, a jakich już nie będę mówił w tym momencie, o 500%. 500% zwiększyłem wytrzymałość materiałów, które używam, poprzez pewne procesy technologiczne, które mamy opisane. Celowo ich nie będziemy patentować, bo nie chcemy, żeby szybko nasi bracia z Azji mogli to kopiować w swoich przetwornikach. Natomiast połączenie tych wszystkich dróg daje w efekcie czasami właśnie budowanie przetwornika, który się okazuje pod tymi względami wyjątkowo odpornym na ogromne stresy. Dobrze, zamykając temat przetwornika wysokotonowego. Niekoniecznie wysokotonowego. My budujemy w orbitalach średniotonowe. No właśnie, dokładnie. I te przetworniki są w zasadzie szerokopasmowe.